Dziś w Ewangelii słyszymy o talentach. I może kojarzyć się to z darami, umiejętnościami, jakie otrzymałeś od Pana Boga. Ale nie wydaje mi się, żeby Chrystus groził ci wyrzuceniem w ciemności za to, że nie rozwinąłeś talentu gry na gitarze. W Ewangelii słyszymy o minach, o talentach, o darze złota, którym mamy obracać, rozwijać, gdy Bóg mówi o czymś wyjątkowo ważnym. Jaki dar jest na tyle ważny, aby Bóg miał używać groźby, jeśli go nie wykorzystasz? Chodzi o łaskę, znak, wiarę, jaki otrzymujesz od Boga. Bóg chce, żeby twoje życie było w pełni, żeby było szczęśliwe. Jeżeli ty otrzymujesz wiarę i jej nie rozwijasz, jeżeli otrzymujesz znaki Jego działania i nie zapamiętujesz ich, a zakopujesz w ziemi i nie ruszasz, to marnujesz szansę, może jedyną szansę, jaką jeszcze otrzymasz. Bóg chce dla ciebie szczęścia, nie jest twoim wrogiem. Grozi, aby ciebie zmotywować, bo chce twojego dobra.